Biblioteki, jak sami Państwo się dowiedzą, mogą wypożyczać utwory. Wypożyczać utwory, które Państwo nabywają do biblioteki, ale możecie również takie utwory na potrzeby zachowania ich i zabezpieczenia możecie zeskanować czy zeskanować, o ile macie je w swoim posiadaniu. Dlatego też biblioteki bardzo często, co się zwłaszcza zdarza w dużych bibliotekach albo akademickich, w których studenci po prostu wręcz te książki zachodzą prawie że na śmierć. Te książki są bardzo zniszczone. Biblioteki akademickie bardzo często takie książki udostępniają wyłącznie w formach w formie tak zwanych kserówek, a oryginały są zabezpieczone chociażby po to, żeby mogły być wykorzystane w przyszłości, nie tylko do wypożyczania. Natomiast biblioteki, co jest bardzo ważne, mogą też dokonywać kilku innych rzeczy. Mogą na przykład korzystać w miarę z dozwolonego użytku edukacyjnego, czyli na przykład prowadzić zajęcia, w ramach których wyświetlą Państwo filmy, chociaż tu się już pojawia problem. Dosyć dużą kontrowersją jest prowadzenie przez bibliotek działalności takich jak dyskusyjne próby filmowe. Tu należy pamiętać o tym, że bardzo często wiele z treści, które byśmy chcieli w ten sposób udostępniać, nie jest dostępna i nie jest możliwe z nich tak korzystać. Zresztą w Polsce najprawdopodobniej należy korzystać z systemu opłat licencji za możliwość wyświetlania filmów w bibliotekach. Natomiast jeżeli jesteśmy biblioteką szkolną, możemy zrobić to w ramach dozwolonego użytku publicznego szkolnego. Czyli dowolna biblioteka szkolna może w ramach tego, że jest częścią szkoły, a nie jest biblioteką, która nie ma swoich własnych uczniów, może na przykład prowadzić dyskusyjny klub filmowy dla swoich własnych uczniów. I w ramach niego bez żadnej opłaty może wyświetlać dowolny materiał filmowy dla uczniów swojej szkoły. Podobnie jak na akademii, nie naruszając czyichkolwiek praw autorskich, w szkole możemy wystawiać dowolne utwory, czy uczniowie mogą recytować, czy czytać, czy puszczać albo adaptować spektakle teatralne do nowych autorów. I o ile w komercyjnym teatrze byłoby coś takiego oczywiście niemożliwe, taki teatr musiałby zapłacić autorowi czy posiadaczowi praw za możliwość wystawienia takiego spektaklu, czy recytowania czyichś wierszy, to biblioteki szkolne posiadają dozwolony użytek edukacyjny i mogą to zrobić w ramach niego. To wszystko wydaje się dosyć skomplikowane, ale to, co warto zapamiętać na pewno odnośnie prawa autorskiego, to, że każdy indywidualny użytkownik, czyli użytkownik biblioteki, ale też my również, jako pracownicy biblioteki, mamy dozwolony użytek prywatny, czyli na nasz własny użytek oraz prywatny naszych najbliższych znajomych i najbliższej rodziny, nie rozpowszechniając utwory, możemy z nich korzystać bardzo swobodnie. Natomiast jako biblioteka mamy osobny dozwolony użytek i jako szkoła, czy jako instytucja oświatowa i nauczyciele mamy jeszcze jeden dozwolony użytek, tak zwany edukacyjny, w ramach którego robimy, czy prowadzimy naszą działalność edukacyjną. I tu znów granicą zawsze będzie rozpowszechnianie. Dobrym przykładem jest film. Powiedzmy, że prowadzimy lekcję, czy lekcję biblioteczną, czy lekcję w tradycyjnej szkole, na której omawiamy Pana Tadeusza i chcemy pokazać film Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy, który, jak Państwo pewnie pamiętają jeszcze ze szkoły, w porównaniu z książką wcale nie jest ułożony chronologicznie. Księgi są trochę zaburzone, pewne wydarzenia są zaburzone. Po pierwsze, taki film możemy w dowolnym momencie, jeżeli pokażemy go wyłącznie w sali lekcyjnej, w szkole, w ramach działalności edukacyjnej, możemy nie płacąc Andrzejowi Wajdzie ani posiadaczom praw do tego filmu wyświetlić taki film, możemy go pokazać naszym uczniom. Możemy nawet prosić naszych uczniów, żeby zaczęli go remiksować, montować na nowo, żeby ułożyli go chronologicznie. Mogą go nawet zremiksować w połączeniu z filmem Pan Tadeusz, pierwszą ekranizacją Pana Tadeusza z 1926 roku, gdyby gdzieś się znaleźli w sieci. Mogą to zremiksować, mogą go zupełnie przerobić względem intencji reżyserów. Natomiast nie mogą takiego filmu w żadnym wypadku wrzucić na żaden serwis wideo publiczny, nie mogą się nim dzielić poza gronem szkolnym, poza tym wąskim zakresem dozwolonego użytku szkolnego.